Karolina Kamińska, witam w czwartek 17 maja i zapraszam na Telefakty. Kunów z nowoczesną oczyszczalnią ścieków. Takich dużych inwestycji nie było w Kunowie do chwili obecnej. Konferencja Edukacja dla zrównoważonego rozwoju dziecka. Uroczystość ma za zadanie promować funkcjonowanie OMEP-u, a jednocześnie jednym zadaniem OMEP-owców jest wspieranie nauczycieli. Spektakularne zwycięstwo pomarańczowo-czarnych. Jesteśmy na pewno zadowoleni z gry zespołu, bo nie pozwoliliśmy na za dużo zespołowi Unii. Dziś w Kunowie nastąpiło uroczyste wbicie łopaty. Tym symbolicznym gestem rozpoczęła się budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Inwestycja o wartości ponad 13 milionów złotych zyskała dofinansowanie z regionalnego programu operacyjnego. Oczyszczalni ścieków dziś. Uroczyście wbito łopatę pod przyszłą budowę. W spotkaniu uczestniczyły władze gminy, mieszkańcy Kunowa oraz zaproszeni goście. Wśród nich senator Jarosław Rusiecki i wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Będkowski. Dzisiaj jest uroczysta chwila, historyczna chwila dla Kunowa, ponieważ takich dużych inwestycji nie było w Kunowie do chwili obecnej i myślę, że jeszcze przez wiele lat większej inwestycji nie będzie. Tutaj przede wszystkim jest ta potrzeba. Mieszkańcy w tej części gminy w Kunowie już cierpliwość się im kończy, ponieważ letnie miesiące jest tutaj życie fatalne. Funkcjonujący obecnie 40-letni obiekt nie spełnia wymagań technologicznych, a wydobywający się z niego fetor znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie mieszkańcom. Powstający obiekt będzie wykonany w bardzo nowoczesnej technologii MBR. Ze ścieków otrzymujemy wodę technologiczną, wodę szarą, tak zwaną, jaka płynie w rzekach, czyli idealna czystość. Tutaj realizujemy obiekt bardzo nowoczesny. W sumie to, co jest w tej chwili obecne, dostępne na rynkach światowych, tutaj będzie. Całkowita automatyzacja procesu. Procesy technologiczne będą w pełni zautomatyzowane, a dzięki fotowoltaice oczyszczalnia będzie samowystarczalna pod względem energetycznym. Ścieg oczyszczony, my to nazywamy filtra, bo to jest filtracja membranowa, będzie odprowadzany bezpośrednio do potoku. Budowa nowej oczyszczalni ścieków to największa inwestycja w dziejach gminy. Prawie 16 milionów złotych. Dofinansowanie, które otrzymaliśmy, to kwota ponad 7 milionów 200 tysięcy. Pozwoli nie tylko na sprawne przyjęcie ścieków, które wpływają do starej oczyszczalni, ale także na przyłączenie kolejnych sołectw do sieci kanalizacyjnej. Ścieki będą przyjmowane z terenu całej gminy, w tej części skanalizowanej, nietulisko duże, nietulisko małe. Zawracamy ścieki z Ostrowca, z Boksycki, z Wymysłowa, z ulicy Wspólnej, z Janika. Czekamy na dofinansowanie, aby wybudować kanalizację w Janiku, dużym Janiku, 1100 mieszkańców. Inwestor pracę rozpocznie w piątek, a nowa oczyszczalnia ma zacząć funkcjonowanie w czerwcu przyszłego roku. Wczoraj przy ulicy Świętokrzyskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu ciężarowego. Tir z naczepą wypełnioną tonami złomu przewrócił się na jednym z pasów ruchu. Utrudnienia na tym odcinku drogi trwały przez kilka godzin. Wczoraj około godziny 15.30 w Ostrowcu Świętokrzyskim doszło do zdarzenia drogowego, gdzie kierujący samochodem ciężarowym marki MAN, 36-letni mężczyzna przewożący złom, jadąc ulicą Szewieńską, wykonując manewr skrętu w ulicę Świętokrzyską, nie dostosował prędkości do panujących warunków atmosferycznych, w wyniku czego doprowadził do przewrócenia pojazdu na bok. Kierujący w wyniku tego zdarzenia nie odniósł żadnych obrażeń. Za to wykroczenie 36-letni mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Policjanci na miejscu zabezpieczyli miejsce zdarzenia do czasu usunięcia pojazdu oraz przewożonego ładunku z jezdni.
Polski Komitet Organizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP ma już 50 lat. Z tej okazji Świętokrzyski Oddział Organizacji przygotował konferencje i warsztaty dla osób związanych z edukacją najmłodszych. Wydarzenie odbyło się dziś w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. W ramach obchodów 50-lecia Polskiego Komitetu Światowej Organizacji Wychowania Przedszkolnego Świętokrzyski Oddział OMEP zorganizował dla dyrektorów, nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych z całego województwa konferencję pod hasłem Edukacja dla zrównoważonego rozwoju odpowiedzią na współczesne potrzeby dziecka. Dzisiejsza uroczystość ma za zadanie promować funkcjonowanie OMEP-u, a jednocześnie jednym zadaniem OMEP-owców jest wspieranie nauczycieli. I na tej dzisiejszej konferencji poznamy krótką historię OMEP-u, bardzo króciutką, którą przedstawi pani doktor Ewa Lewandowska, która jest wiceprezesem OMEP-u w Polsce. Będzie mówiła też o zrównoważonym rozwoju, bo to jest bardzo ważne dla rozwoju i funkcjonowania dziecka, ale również będą warsztaty pomagające nauczycielom doskonalić się w muzyce, w prowadzenie zajęć poprzez ruch metodą pani Dziamskiej, będzie programowanie, będzie neurodydaktyka. Jest to taki element, który jest ważniejszy, najważniejszy w pracy dziecka i funkcjonowaniu. Światowa Organizacja Wychowania Przedszkolnego OMEP powstała w 1948 roku w Pradze. Jest międzynarodową organizacją pozarządową, która dąży do zapewnienia najmłodszym dzieciom całego świata możliwie jak najlepszych warunków życia i rozwoju. W Polsce funkcjonuje 9 kół OMEP-u. To w województwie świętokrzyskim swoją siedzibę ma w Szewnie. Organizacja OMEP-owska jest taką organizacją, która pracuje i dba o to, żeby o wszechstronny rozwój dziecka i to niezależnie od pochodzenia, od kraju, bo OMEP działa w 78 krajach, a więc w tym stowarzyszeniu nie tylko nauczyciele, ale każda osoba, która chce, może dobrowolnie pracować na rzecz dzieci. Podczas konferencji swoje wystąpienie na sesji plenarnej miała m.in. dr Aldona Kopik, która skupiła się na umysłach przyszłości. To jest taka ciekawa, a mało znana jeszcze w Polsce koncepcja Howarda Gardnera, który próbuje pokazać, jak należałoby widzieć dzisiejszą szkołę w perspektywie zmian, przeobrażeń, tu również zrównoważonego rozwoju, który jest jakby punktem centralnym naszej konferencji, pokazując, które jakby części umysłu, które umysły powinniśmy kształtować u dzieci w świecie wiedzy, nauki, tych wręcz pchających się informacji zewsząd, aby radzili sobie w świecie, do którego ich przygotowujemy, a właściwie jeszcze go nie znamy, nie wiemy, w jakim świecie te nasze dzieci będą żyły. Partnerem i współorganizatorem konferencji była Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Efektem spotkania będzie m.in. przekazanie studentom uczelni ważnych kwestii związanych z rozwojem najmłodszych. Tych nauczycieli tak naprawdę wychowania przedszkolnego to my kształcimy jako uczelnia, która dla tego regionu zapewnia kadry. Wszyscy tutaj jesteśmy i dbamy o to, aby jak najwyższy poziom był przygotowania nauczycieli, zarówno pracujących w przedszkolu, jak i pracujących w szkole, bo tak naprawdę to ten nauczyciel, który stoi na drodze tego małego dziecka, jest najważniejszy i to on potem kształtuje jego rozwój, kształtuje jego zainteresowania i otwartość na świat i chęć poznawania tego świata. Uczestnicy konferencji otrzymali certyfikaty. Wydarzenie uświetnił występ Szewnianeczek. Już tylko do jutra w Ostrowieckim Biurze Wystaw Artystycznych oglądać można wystawę Fragmenty profesor Ewy Pełki. Na zakończenie wystawy przygotowano finisaż. Szczegóły Artur Sitarski. W wyjątkowym wydarzeniu będą mogli wziąć udział wszyscy odwiedzający w piątek 18 maja Biuro Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim. Fragmenty profesor Ewy Pełki będą miały swój finisaż. To podkreślenie roli i wagi prezentowanych dzieł, gdyż nie każda wystawa kończy się w taki sposób. Autorka wprowadzi uczestników w świat swojej ostatniej fascynacji twórczej. Będzie sypała świecką mandalę. Jest to motyw, który pojawia się tutaj na wystawie. On również funkcjonuje
w wydawnictwie, które zostanie zaprezentowane podczas finisarzu. Sam proces sypania świeckiej mandali jest czasochłonny i trwa kilka godzin. Odwiedzający BWA wezmą udział w finałowej części tego wydarzenia. I to, co nie mniej ważne, to fakt właśnie zamiecenia całej mandali, która jest sypana z piasku. To jednak nie wszystkie niespodzianki, jakie przygotowało BWA dla odwiedzających finisarz. Będzie zaprezentowany iluminator, takie niezwykłe urządzenie sporządzone przez Wojtka Wierzbickiego. Natomiast co to będzie za dokładna aktywność tegoż urządzenia, o tym przekonamy się właśnie w najbliższy piątek o godzinie 18. Miłośnicy malarstwa będą mieli ostatnią okazję, aby zapoznać się z twórczością profesora Ewy Pełki. Będzie można samemu wziąć czynny udział i poczuć się jak twórca sztuki. Telefakty kończymy informacjami sportowymi. Wczoraj na hali przy Świętokrzyskiej KSZO 1929 Ostrowiec rozgromiło drużynę z Tarnowa. Relacja Janusza Romanowskiego. Bardzo dobre zawody rozegrali w środę piłkarze KSZO 1929. W zaległym spotkaniu o trzecioligowe punkty w grupie czwartej, które kibice obejrzeli na stadionie przy Świętokrzyskiej, zespół Przemysława Cecherza nie dał szans Tarnowskiej Unii, zwyciężając 4-1. Dwie bramki dla gospodarzy zdobył Łukasz Jamrus, a po jednej dołożyli Dawid Kamiński oraz Bartłomiej Smuczyński. I z wyniku jesteśmy na pewno zadowoleni i z gry zespołu, bo nie pozwoliliśmy na za dużo zespołowi Unii. Zaraz odbieraliśmy piłki, długo trzymaliśmy piłkę, akcje niektóre ofensywne były naprawdę ładne i od początku było widać, że zespół chce i dąży do jak najszybszego strzelenia bramki. Jedna sytuacja, druga. Dużo skupiliśmy się na akcjach właśnie bokami. Te bramki są ładne po wypracowanych, ładnych akcjach i to na pewno cieszy i dzisiaj możemy być z tego meczu zadowoleni. Przed nami kolejne mecze i będziemy chcieli wygrywać. Trener gości nie robił tragedii z wysokiej porażki w Ostrowcu, gdyż przed jego zespołem mecze w walce o pozostanie na kolejny sezon w szeregach trzecioligowców. Pierwsza połowa zaważyła w wyniku, mieliśmy grać stabilnie w defensywie, troszkę zmieniłem skład, mamy bardzo ważne spotkanie w sobotę i kilka zmian było wymuszonych, żeby troszkę oszczędzić na sobotę, ale myślałem, że do przerwy jesteśmy w stanie korzystny wynik w takim niskim ustawieniu dowieść, no nie udało się to. W drugiej połowie musieliśmy się otworzyć, z tego otwarcia wyszły kolejne dwie bramki i praktycznie po tej bramce numer 3 mecz się zakończył i po prostu dograliśmy to spotkanie. My mamy te mecze kluczowe przed nami i na nich się skupiamy. KSZO ma inne cele, także życzę sukcesu. W meczach rundy wiosennej na koncie zespołu pomarańczowo-czarnych znalazło się wiele kartek, łącznie z tymi czerwonymi, które eliminują zawodników z gry w kolejnych meczach. Ostatnie spotkanie nawet ostrowiecki szkoleniowiec musiał prowadzić siedząc na trybunach stadionu KSZO. Ja też się nieraz nie kontroluję i zawodnik się nieraz nie skontroluje. Wiadomo, jak się człowiek czuje krzywdzony czy jakoś, no to wiadomo, że są różne reakcje. Jeden jest mocniejszy psychicznie, drugi mniej, tak? Bo podejrzewam, że Pawłowi Czajkowskiemu to by trzeba było chyba dom spalić, żeby on się odezwał. A jeżeli chodzi o Persiego, no to jemu znowu wystarczy zapałkę podać, jeszcze nawet nie zapalono. Kolejny czerwony kartonik złapał dla drużyny debiutujący w pomarańczowo-czarnych barwach na ligowym poziomie Marcin Siemniak. Młody zawodnik, z którym jeszcze nie mieliśmy za dużo kontaktów, on ze 3-4 razy z nami trenował. Dzisiaj była szansa, żeby dać mu debiutować. No chciał dać z siebie wszystko, zachował się dość agresywnie, za agresywnie, nieadekwatnie do sytuacji i dostał czerwoną kartkę. No ale to jest jeszcze młody zawodnik, który dopiero co u nas w szatni jest parę razy. Po wysokim zwycięstwie nad Unią drużyna KSZO 1929 plasuje się na czwartym miejscu w tabeli, mając na koncie 53 punkty, pozostając na wiosnę ekipą niepokonaną. Szansa na kolejne zdobycze punktowe ostrowczanom nadarzy się już w najbliższą sobotę 19 maja o godzinie 19:29, kiedy to przy Świętokrzyskiej podejmować będą drużynę Awi Świdnik. W Telefaktach to już wszystko. Ja dziękuję za uwagę, życzę miłego i spokojnego wieczoru i do zobaczenia jutro.